Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Lokalnego Podwórka. Już wymyśliłem nazwę. Ostatnio z Jankiem miałem problem, także ale już wymyśliliśmy. Jest ze mną, jak widzicie, znany i lubiany Radek Laudański z meczyków.pl oraz prowadzi podcast Poznański Ekspres. Dzień dobry, Radku. Cześć i dzięki bardzo za zaproszenie i gratuluję wymyślenia nazwy, no bo widać, że trochę kreatywności gdzieś tam przybyło, no ale skoro Janek był gościem, no to no jakże można inaczej. No dokładnie, przeszło przez Janka, wiesz, ale no, nad nazwą długo nieprzespanych nocy oczywiście, a spotykamy się tutaj, jak jeżeli nie widzieliście oczywiście pierwszego odcinka z Jankiem, to będzie tutaj u góry, gdzieś tam w tym i nie wiem, z której to będzie strony. I bez powodu Radek jest tutaj z nami, gdyż prowadzi ten właśnie, jak powiedzieliśmy, podcast poświęcony Lechowi Poznań. I o tym klubie sobie właśnie będziemy rozmawiać, Radku. Również zgadzasz się z tą tezą? Tak, tak, jak najbardziej. No Lech Poznań to jest na pewno taki klub najbliższy gdzieś tam mojemu sercu i taki jedyny klub, któremu tak naprawdę kibicuję i z którym się czuję jakiś taki związany. Bo mam tak na przykład, że w piłce zagranicznej, że na przykład, nie wiem, to też powiedzmy jedne kluby lubię bardziej, drugie lubię mniej, ale nie nazwę się kibicem żadnego klubu, bo po pierwsze brakuje mi wierności co do kibicowania danej drużynie. Bardziej gdzieś tam kibicuję konkretnym trenerom, piłkarzom, pomysłom na futbol, czy też miejscom geograficznym, aniżeli konkretnym gdzieś tam klubom piłkarskim, ale to jest rzeczywiście taki klub, z którym się gdzieś tam utożsamiam od dziecka, gdzieś tam jestem na tym stadionie od dzieciństwa, no i co sprawia, że od wielu lat gdzieś tam śledzę losy tego klubu. No i właśnie bardzo dobrze się składa, bo w Lechu dzieje się bardzo dużo. Ogólnie Lech jako klub na piłkarskiej mapie Polski to jest bardzo osobliwa jednostka, trzeba się z tym zgodzić, ale sobie zacznijmy może krótko, bo mówiliśmy, jak sobie rozmawialiśmy tak off the record na Instagramie, że nie chcesz rozmawiać za dużo o tej aktualnej sytuacji, ale tak pokrótce możemy sobie przedstawić, bo w Lechu jak zwykle ciekawie. Mariusz Rumak wrócił, jak się do tego odniesiesz, jak widzisz w ogóle ten sezon, bo jest taki raczej smutny niż wesoły w sumie. Tak, no zwłaszcza biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie były po zeszłym sezonie, no bo był ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy i też świetna dyspozycja w lidze na koniec zeszłego sezonu. Ja wtedy byłem zdumiony, gdzie wielu piłkarzy ważnych miało prawie 4000 minut w nogach, a Lech gra ostatnie 4 mecze, zdobywa bilans bramkowy 10-0 i wtedy faktycznie można było sobie myśleć, kurczę, że ta Legia i Raków mogą się cieszyć, że ten Lech grał w tych pucharach, że co to będzie w przyszłym sezonie, nie? Jak oni tak być może nie będą musieli łączyć tej ligi z pucharami, że to jest naprawdę bardzo dobra drużyna, być może grająca najlepszą nawet piłkę w Polsce. Wtedy no, były duże oczekiwania co do tego sezonu. No, każdy myślał, że gdzieś tam John Van den Brom dostał jeszcze te możliwości, żeby Lech zrobił ten krok do przodu, no bo Lech jako klub, organizacja w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinął. No wystarczy popatrzeć na akademię, na centrum badawczo-rozwojowe, na finanse tego klubu. No to jest finansowo, organizacyjnie to jest absolutnie topowy klub i klub, który ma wiele papierów na to, żeby być w lepszym miejscu niż aktualnie się znajduje. Myślę, że kibice Lecha mają jedno takie najbardziej niespełnione marzenie i nie wiem, czy ono się kiedykolwiek spełni. To jest coś takiego, żeby mieć tak jak Legia czy Wisła, że na przykład, nie wiem, mamy 5 na 6 sezonów, w których zdobywa się Mistrzostwo Polski, taka dominacja. No tutaj w Lechu nigdy czegoś takiego nie było. Mam wrażenie, że przez pano pewne okresy rywale też byli za silni. Teraz po tym mistrzostwie zdobytym w 2022 roku wydawało się, że można pójść za ciosem, że można pewne rzeczy zrobić lepiej. Teraz jest spory zawód. Mam wrażenie, że teraz mamy do czynienia z takim sezonem, gdzie nie do końca możemy winić zarząd Lecha, bo tak jak obrywało się temu zarządowi w ostatnich latach za, no tak, tak, za różne decyzje słusznie, tak teraz mam wrażenie, że tutaj jednak nie ma się tak do czego tak naprawdę przyczepić, no bo John Van den Brom wykonywał dobrze swoją pracę aż do początku tego sezonu. Też kupiono mu całkiem niezłych piłkarzy, no bo Goli Zadech, Chotić, Anderson, Blażić, no na papierze to były dobre transfery. No i wydawało się, że Lech ma silną kadrę, która jest jeszcze uzupełniana świeżą krwią. No kto wtedy mógł pomyśleć, że no dobra, no Goli Zadecha można było jakoś tam przewidzieć, ale też miał być do gry od końca września, a wrócił tak naprawdę prawie 1 listopada. Tam w Halloween rozegrał pierwszy mecz, pamiętam, z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski. No i kto też mógł pomyśleć, że Chotić złapie kontuzję, że Anderson będzie źle wyglądał, ale z tym Andersonem to też bym
tak generalnie nie płyną tak mocno, bo kibice go wyzywają, sam go często wyzywam za to, jak wygląda na boisku, ale też sobie przypominam, że on jest ze Szwecji, ze Skandynawii i tam tak naprawdę ten kalendarz ligowy wygląda trochę inny inaczej jest, nie? zupełnie niż w Polsce i każdy piłkarz ze Skandynawii, który grał ostatnio w Lechu, Christopher Welde, Jesper Karlström, no też mieli problemy w tej początkowej fazie gry w Lechu Poznań, że też ten moment jakby dostosowania się do tego kalendarza też wymagał trochę czasu, więc ja bym jeszcze tego Andersona nie skreślał. No, co do jeszcze tego bieżącego sezonu Lecha, no to mam wrażenie, że ten projekt pod tytułem John van den Brom skończył się w Trnawie tak naprawdę, bo wtedy piłkarze gdzieś tam Zgadzam stracili się. taką wiarę w tego szkoleniowca. Wtedy już zaczęły się takie głosy gdzieś tam były podnoszone na Twitterze i tak dalej, że John van den Brom jest do zwolnienia. Ja wtedy się z tym nie zgadzałem trochę, bo uważałem, że ten trener przez to, jaką pracę wykonał w tym klubie, zasłużył na to, żeby dostać jeszcze kolejną szansę, żeby po prostu spróbować wyjść jakoś z tego kryzysu. No tak naprawdę wpadka każdemu trenerowi się w europejskich pucharach może zdarzyć. To jest dwumecz. Szczególnie w Polsce. Tak, z pewnymi rzeczami gdzieś tam mógł przestrzelić przy przygotowaniach, no ale to, co potem się działo z Lechem Poznań, to tak naprawdę sprawiało, że ta drużyna cofała się w rozwoju i tak naprawdę Van den Brom to był trener takich paradoksów, no bo kiedy my w Polsce na przykład mówimy, że jest jakaś drużyna ma powiedzmy problem z tym, żeby łączyć ligę z pucharami. To jest mityczna gra co 3 dni, gdzie wiele tak naprawdę drużyn gdzieś tam polegało w Polsce, no to John van den Brom dobrze się czuł w tym środowisku, no bo on wtedy miał drużynę gdzieś tam pod prądem, mógł ją zmotywować, Lech wiedział, że grał o coś wielkiego i wtedy sobie ten zespół radził naprawdę bardzo dobrze i tak nie odczuwał mocno tych trudów tego sezonu, a gdzieś tam wielu trenerów w Polsce miłuje trening. Kiedy zabiera się im ten trening, grają co 3 dni, no to widzieliśmy Legia Warszawa chociażby, jakie miała problemy. A z Van den Bromem było odwrotnie w tym sezonie. Im on dostawał więcej czasu na przygotowania, na to, żeby popracować z drużyną, pomyśleć nad pewnymi schematami, nad rozwojem pewnych piłkarzy, rozwojem całej drużyny, to wyglądało jeszcze gorzej. Więc im ten Van den Brom dostawał więcej czasu na pracę z drużyną, tym wyglądał gorzej jako trener i może to jest właśnie tego typu szkoleniowiec, który gdzieś tam bazuje bardziej na takiej motywacji, na cechach wolicjonalnych. Właśnie tu ci się mogę wtrącić, jak pozwolisz, to z Holandii znam oczywiście Johna van der Broma i właśnie tutaj dobrze to analizuję, że on im ma, może nie im mniej czasu, ale jak miał za dużo czasu, kiedy powinien prowadzić trening i rzeczywiście skupiać się na grze drużyny, to trochę słabiej już to wygląda u niego. On jest jednak dobrym mówcą, dobrym motywatorem. Kiedy on nie miał czasu na trening i trzeba było jechać na tej gadce, było super, nie? I tak jak zauważyłeś, że Lech co 3 dni grał super, a tutaj już jak trzeba było jednak tak jakby rozwijać, skupić się na pracy codziennej, ustawiać taktykę, gościu nie jest najlepszy na świecie. Tak, no i może jakby jeszcze miał taki dobry sztab, którego by słuchał, oby mu taktycznie mu wiele sprawdzić, tam załatwiał, to może by to miało jakąś rację bytu, no ale ustalmy jedną rzecz, no Danny Lamzat to był po prostu kolega, którego sobie gdzieś tam tutaj wziął do Poznania, często gdzieś tam panowie chodzili po restauracjach poznańskich, w golfa grali, różne takie rozrywki tutaj preferowali, na pewno się tutaj dobrze bawili. No John van den Brom to była tak naprawdę bardzo sympatyczna postać, sam mam z nim wiele takich dobrych wspomnień, różnych takich dyskusji na konferencjach prasowych, nie tylko, mam wrażenie, że mieliśmy między sobą taką nić porozumienia, no ale potem na końcu już też się gdzieś tam no ta ostatnia konferencja to wiele przekreślił. Tylko w obrężonej twierdzy straszny się wkradł Johna van den Broma, no gdzieś tam pokazujesz mu ten współczynnik expected goals, który słabo w Lechu wyglądał, a on się gdzieś tam bije pięścią w stół na konferencji prasowej, mówi kto to jest, cały czerwony się robi. No takie rzeczy gdzieś tam trenerowi mam wrażenie nie przystoją, nawet jak gdzieś tam jest blisko zwolnienia i trochę sobie ten pomnik w Poznaniu zburzył John van den Brom. No i mam wrażenie, że po Szczecinie już ten projekt już tak na amen był gdzieś tam skończony. Potem tak naprawdę jak mam ocenić sobie, tak już kończąc powoli tą bieżączkę lechową, jedyny taki dobry mecz Lecha Poznań w tym sezonie to jest starcie z Rakowem Częstochowa, to wygrane 4-1. Tak, 4-1. No. Wtedy faktycznie to był taki mecz, gdzie ten Lech zagrał dobrze i miałem wrażenie, że coś drgnęło. No potem tak naprawdę były wygrane ze słabszymi rywalami, ale tam też mecze mogły się tak potoczyć, że tak naprawdę niekoniecznie musiał Lech je wygrywać. Tak naprawdę indywidualność, czyli Chris Welde ciągnął tego Lecha na plecach. Gdyby nie on, to by było takie miejsce jak w tej tabeli właśnie expected points, gdzieś tam ósme, dziewiąte. Więc no mam wrażenie, że John van den Brom był absolutnie do zwolnienia trenerem, że ten bilans, który on miał,
10 punktów bodajże w 8 ostatnich kolejkach, no to na klub o możliwościach takich jak Lech Poznań, no to się absolutnie nie godzi. To był taki bilans wręcz haniebny. No postawiono na trenera Mariusza Rumaka, no i szczerze powiedziawszy, wiem, że to jest postać, która bardzo polaryzuje tutaj poznańskie środowisko, które jest specyficzne, które zazwyczaj gdzieś tam lubi oceniać Lecha w negatywnych barwach, że się boi gdzieś tam na zapas wszystkiego, że ma w pamięci te wszystkie ostatnie lata, które były pasmem rozczarowań. No i tutaj nie dziwi mnie ta reakcja kibiców, którzy gdzieś tam nie mają zaufania do Mariusza Rumaka. No chociaż popatrzę sobie na ten jego czas w Lechu, średnia punktów na mecz 1,93, trzecia najwyższa w XXI wieku. Ten jego Lech poza tymi europejskimi pucharami wtedy naprawdę nie wyglądał źle, a dzisiaj skład ma do dyspozycji naprawdę niebagatelnie lepszy niż wtedy. I jak mam tak porównać na przykład Rumaka z Van den Brommem, no to mam wrażenie, że to są trenerzy o tyle podobni, że mogą gdzieś tam jechać na tej takiej motywacyjnej gadce. I jakbym miał wskazać taki atut Mariusza Rumaka największy, to nie jest żaden przytyk w jego stronę, tylko dlaczego to może wypalić, to on ma w sobie coś z takiego bajeranta w stylu Paulo Souzy. No po prostu umie mówić. Tak, czy to jest po prostu taki złotousty chłop. Byłem po tym, jak został zatrudniony teraz ponownie przez Lecha Poznań, zostałem zaproszony przez kawę na Mariusza, przez Mariusza Rumaka. Siedzieliśmy sobie 2 godziny przy kawie w gronie 4 dziennikarzy, takich najbardziej zaufanych. Rozmawialiśmy sobie o klubie, o wizjach, jakie mamy na to wszystko. I trener Rumak nie tylko tam był po to, żebyśmy mu zadawali pytania, on też nam zadawał pytania, gdzie my widzimy problemy tego Lecha, jak to my gdzieś diagnozujemy. I wnioski gdzieś tam mieliśmy bardzo podobne. Na przykład też widział to, i ja to teraz w sparingach zauważyłem, że wzrasta rola Afonso Souzy, bo to tak naprawdę nie jest słaby piłkarz. Gdzieś tam jest przez różnych takich, powiedzmy, ekspertów, którzy mam wrażenie, że czasami robią wiele rzeczy dla kontrowersji. Mówią, że to jest wielki niewypał, no ale ja widziałem mecze, i to też trener Rumak potwierdza, z Jurgordem czy Fiorentiną, to był najlepszy piłkarz na boisku. No ma naprawdę świetny przegląd pola. Widać, że te boiskowe IQ jest u niego na wysokim poziomie, a po prostu John Van den Brom nie miał na tego piłkarza pomysłu. A teraz Mariusz Rumak chce gdzieś tam wokół tego piłkarza budować zespół i w sparingach to widać. I pewne takie aspekty u Mariusza Rumaka są pozytywne i mam wrażenie, że może też cieszyć powrót Rafała Janasa do sztabu. No bo to jest sztabowiec, który też był w sezonie mistrzowskim u Macieja Skorży. To jest taka postać, która w Poznaniu się cieszy bardzo dużym zaufaniem społecznym. No i mam wrażenie, że ten jego powrót też tak taktycznie może wynieść Lecha na nieco wyższy poziom, więc po prostu gdzieś tam trzeba poczekać na te pierwsze mecze, zobaczyć na to, co będzie. Też nie jestem za tym, żeby gdzieś tam już teraz obrażać Mariusza Rumaka czy właścicieli klubu, kiedy tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy pierwszego oficjalnego meczu Lecha Poznań. I to jest właśnie taka przypadłość trochę poznańskich kibiców, że lubią wszystko widzieć w czarnych barwach. No i po tylu latach, kiedy mieliście tak, to ta słynna mokra szmata. A wiesz, jaki klub mi przypomina Lech, jeśli chodzi o taki europejski? Dawaj. Lech to jest po prostu odbicie lustrzane SSC Napoli, bo popatrzysz sobie na te dwa kluby w ostatnich latach i tak naprawdę i we Włoszech, i w Polsce był taki wieloletni hegemon. W Polsce Legia Warszawa, we Włoszech to tam Juventus. Juventus. I tak naprawdę i Napoli, i Lech przez lata były takimi drużynami, które po prostu fajnie się oglądało. One grały bardzo widowiskową dla oka piłkę. Te kluby też przeszły przez taką dosyć trudną drogę, ale gdzieś tam się rozwinęły zarówno na polu finansowym, jak i piłkarskim, i dobrze się ten rozwój tych dwóch drużyn oglądało i tak się można było zastanawiać, kiedy one zdobędą te mistrzostwo. Tak naprawdę kibice rok w rok dostawali gdzieś tam te mokre szmaty prosto w pysk, aż nagle są zatrudniani trenerzy w tych klubach. Trenerzy, którzy nie mają żadnego poparcia społecznego, jak De Laurentiis zatrudniał Luciano Spallettiego, też taki dosyć trudny charakter, bo tam było mówione, przecież oni się za 2 tygodnie pokłócą, tam nie będzie czego zbierać. A to mistrzostwo, nie? Ale sięgał po Skorże, który został zwolniony z Pogoni Szczecin, wydawało się, że ma najlepsze lata za sobą. W Poznaniu to też było odbierane jako absolutny taki akt desperacji, jeśli chodzi, powiedzmy, o ten sezon mistrzowski. Skorża też nie miał wcale takiego poparcia, jak wracał do Lecha, jakby się mogło wydawać. No i dobra, przechodząc dalej, jakby porównując tego Lecha i Napoli. Mamy ten sezon mistrzowski tu. I tak naprawdę w tym sezonie mistrzowskim te dwie drużyny zaczęły grać tak, że tak jak na przykład masz
wiele różnych takich tez, które gdzieś tam pokazują, że te kluby są na swój sposób przeklęte. Czytaj, na przykład w styczniu czy lutym puchną, nigdy nie wygrywają z tym i tak dalej, to wtedy ci trenerzy gdzieś tam zadawali kłam wszystkim tym teoriom, o których gdzieś tam... Udało się to w końcu przeciąć, nie? To tak, cały sezon trąbili, zdobywały potem te dwa kluby mistrzostwa kraju i to nie tak tylko, że zdobywały mistrzostwo gdzieś tam na farcie, że raz się udało, tylko Lech zdobył mistrzostwo ze średnią punktową największą od kilku lat w Ekstraklasie. Napoli też zdobyło mistrzostwo też ze średnią punktową najwyższą od kilku lat we Włoszech. Długo gdzieś tam w sezonie śrubowało te rekordy, dopiero od kwietnia gdzieś tam ta forma się pogorszyła, no ale to byli gdzieś tam tacy mistrzowie, którzy na przestrzeni lat no, dali taki punkt odniesienia, jak powinien wyglądać ten mistrz. Jeszcze taka ofensywna piłka, to się naprawdę chciał oglądać i wtedy się wydawało, że gdzieś tam inni są w kryzysie i te kluby mogą coś budować takiego trwałego na lata, a nagle tu i tu odchodzi Skorża, odchodzi Spalletti, szereg złych decyzji i wszystko się gdzieś tam zaczyna sypać i mam wrażenie, że Lech i Napoli są bardzo w tych względach do siebie podobne. Idąc tą logiką, Napoli powinna teraz czekać udana przygoda w europejskich pucharach, tak jak Lech w zeszłym sezonie. Tak jak Lecha. Jak wszystko jest to samo. A to nawet ale mają spojrzysz... Barcelonę, więc wszystko się może wydarzyć. Wygrają, patrząc na to, co Barcelona robi, wygrają. Ale ja mam jeszcze taką tutaj, jak dobrze porównałeś to Napoli i Lecha, to tak, przecież Warszawa to hegemon u nas, ale również na tym polu takim geograficzno-społecznym. Napoli jako południowy klub jest antyto północ włoska bogata, a w Poznaniu też tak do Warszawy za bardzo nie pałają sympatią, więc tutaj też jest takie właśnie. Tak, i tam jest właśnie i w tym mieście, i w tym jest, można powiedzieć, że gdzieś tam i ten Turyn, ta bogata północ Włoch i u nas ta tak, Warszawa, tak. No też ma, powiedzmy, jest trochę taka, powiedzmy, bania takiej wyższości, a to zresztą może oni nie czują takiej bani wyższości, ale gdzieś tam w mniemaniu poznaniaków czy tak, napojdańczyków, tak, taka sytuacja ma miejsce. No i też jest podobne to, że zauważ, że jak czy Lech, czy Napoli zdobywały te mistrzowskie tytuły, to Legia i Juventus, czyli ta dwójka hegemonów, była w totalnej kryzysach. Zapaści. Taki totalny kryzys, a nagle gdzieś tam te dwa kluby, czyli Lech i Napoli mają trudną sytuację, nie obejrzysz się, a te dwa kluby już wracają. Mi trochę to Juve w tym sezonie przypomina Legię Kosty Runiaicza w zeszłym, jak też tak wracali nagle i szybko odszedł do gry, więc no mam wrażenie, że trochę tych takich analogii między tą polską a włoską piłką jest dosyć dużo, ale to też może wynika z tego, że obie gdzieś tam bardzo mocno śledzę, coś, nie wiem, śledziłbym na przykład mocno Ligę Hiszpańską, to może też bym gdzieś tam potem jakieś zależności widział, chociaż nie wiem. Najprostsza polska korelacja z jakimś zagranicznym klubem to Tottenham i Pogoń Szczecin, zero tytuli. Nie zabijcie. Chociaż mam wrażenie co do Pogoni, jak tak mam jeszcze coś powiedzieć na temat Pogoni, że ja trochę tej retoryki zero tytuli nie kupuję, że to jest jakby taki przytyk w stronę Pogoni, on często gdzieś tam w Poznaniu obowiązuje, bo mam wrażenie, że Pogoń tak naprawdę od 4 lat jest dopiero klubem, który może gdzieś tam myśleć o jakichkolwiek trofeach, gdzieś tam tak, jeśli chodzi o potencjał klubu, że można gdzieś tam mówić, dobra, może powalczymy w Pucharze Polski i tak dalej, no bo Pogoń tak naprawdę przez wiele lat mi się kojarzyła z takim ligowym średniakiem, przez taki no i klub, tak było. Gdzieś tam nawet nie ocierał się o czołówkę, no i wiesz, no trudno od takiego klubu wymagać walki o trofea, po prostu to postrzeganie po Pogoni się zmieniło w ostatnich latach, no bo też potencjał poszedł w górę, nie? Ale to też świadczy o tym, że jakby są przytyki takie w stosunku do ciebie, że jednak twoja ranga wzrasta. No tutaj w Szczecinie chcą tego jednak tytułu i wiesz co najbardziej tutaj boli, jak w Szczecinie wśród ludzi, że Arka Gdynia wygrała Puchar Polski, Krakowia wygrała Puchar Polski, Lechia wygrała. No i wiesz, to nie są też takie kluby, które przyzwyczajają nas do zdobywania trofeów. A w tym Szczecinie ciągle, mimo że są inwestycje, fajna szkółka, klub się rozwija, fajny stadion, kibice żyją klubem, nadal pusto na półkach i to jest to najgorsze. No ale myślę, jak Pogoń gdzieś tam ogarnie te problemy finansowe, czy lepiej będzie budować kadrę, no bo w defensywie tam jest dosyć problem. No i to trenera zmienia. Prędzej czy później gdzieś tam po jakieś trofeum się zdobędzie. Ja tam wpadnie. Żadne klątwy nie wierzę, jak gdzieś tam Liverpool czy Napoli po tylu latach gdzieś tam zdobywały te mistrzostwa, no to wydaje mi się, że każdy, kto gdzieś tam jest w miarę dobrze prowadzony, to prędzej czy później ta jego praca zostanie nagrodzona.
No na pewno będzie teraz właśnie a propos Lecha i Pogoni. W Pucharze Polski będzie spotkanie, to na pewno się dużo rozstrzygnie, czy Pogoń będzie miała chociaż widok na to jakikolwiek puchar, bo raczej mistrzostwa nie będzie. Ale dobrze, Radku, przejdźmy teraz sobie do tego. Cofnijmy się właśnie. Ile lat wstecz, to ty mi powiesz. Jak to się zaczęło u ciebie? Bo ty jesteś z okolic Poznania, pewnie z Poznania, tak? Spod Poznania jestem. Spod Akurat Poznania jesteś. Mieszkam akurat, generalnie mieszkam w Poznaniu, jeśli chodzi o mnie, bo mieszkam na takim osiedlu przyjaźni na poznańskich winogradach, z tego co wiem, Mirosław Okoński też tam gdzieś mieszka, ale pochodzę z Baranowa pod Poznaniem, to jest taka miejscowość, która jest dosłownie przy granicy z miastem, więc tak naprawdę nie wyprowadziłem się zbyt daleko od domu rodzinnego, mam pół godziny autobusem, więc tak naprawdę nie ma takiego tygodnia, gdzie tych rodziców nie odwiedzę. I teraz właśnie też sobie przyjechałem do rodziców, bo tu mamy parę rzeczy jeszcze takich rodzinnych, że tak powiem, do ogarnięcia. No i gdzieś tam zawsze ten Lech Poznań był taką, powiedzmy, integralną częścią mojego życia. Ja mimo tego, że mam dopiero 26 lat, w tym roku 27 skończę. A to tak piona. Sam rocznik, rozumiem. 9-7, dobry rocznik, tak. Janek Rusinek też ten sam rocznik, więc może tylko ten jest do kanału tutaj zapraszany. Nie, no już było, nie był przecież teraz ten Maciek Iwanow, to nie wypominając nikomu wieku, ale Maciek jednak 9-7 chyba nie jest. Ale tak właśnie wracając do meritum, no to pierwszą wizytę na stadionie przy Bułgarskiej zaliczyłem w 2003 roku. O kurde. Już będzie trochę lat temu, to był... 20 lat temu. Tak, już mam ponad 20-letni staż, jeśli chodzi o śledzenie losów Lecha, chodzenie na stadion i tak dalej. Oczywiście to nie jest taki okres, gdzie to robię bez przerwy, no bo jak każdy gdzieś tam dzieciak, nastolatek, przeżywałem różne, że tak powiem, fazy zajawek na wiele zainteresowań. No u mnie gdzieś tam, nie wiem, miałem taki okres, gdzie się na przykład boksem bardzo mocno interesowałem. Potem zobaczyłem, że ci bokserzy na przykład łapią te wszystkie choroby potem po tym, jak tyle ciosów przyjmą. I gdzieś tam to mnie do tego boksu zniechęciło, jak już potem byłem nieco starszy. Ale Lech to była taka moja pierwsza pasja. Pamiętam jak miałem, nie wiem, z 5 lat, to ja pamiętam, jak szedłem do szkoły podstawowej, to już umiałem czytać, zanim byłem na pierwszej lekcji w podstawówce. To prymus. Bo cały czas czytałem te skarby kibica ekstraklasy. Pierwszy dostałem bodajże przed sezonem 2002-2003. Już wtedy gdzieś tam czytałem sobie te skarby kibica. Pamiętam jeszcze takie drużyny typu Górnik Polkowice, Świt Nowy Dwór, Mazowiecki, Szczakowianka, Jaworzno w ekstraklasie. Tam jeszcze Maciej Iwański młody grał. Pamiętam Janusz Jojko w bramce KSZO, Ostrowiec Świętokrzyski, więc od tamtego Lecha tak naprawdę, jeśli chodzi o lata typu na przykład 2003-2004, to były takie czasy, gdzie ja bym tobie więcej powiedział takich ciekawostek na temat Lecha, na temat składu, na temat wielu piłkarzy, niż na przykład z roku 2014. To jest taki problem. Mimo, że byłem takim małym chłopcem, to po prostu gdzieś tam cały czas spłonąłem wiedzę na temat tego klubu. Pamiętam, jeszcze chodziłem z takim sąsiadem już świętej pamięci, niestety kolegą też mojego taty, i często przez to chodziłem wtedy za darmo na mecze kolejorza, bo oni też chodzili taką wielką ekipą, pamiętam, na te mecze Lecha Poznań, i wiadomo, wszyscy mieli gdzieś tam karnety pokupowane, czasami ktoś tam nie mógł z różnych względów, ja za tą osobę wskakiwałem i chodziłem gdzieś tam na te mecze. Tata mój też chodził na Lecha. Potem jak ja się urodziłem i zacząłem chcieć chodzić, to tata musiał przestać, bo niestety też nie wchodziliśmy z tak zamożnego domu, żeby gdzieś tam pozwolić sobie na to, żeby... Jeszcze mam brata 2 lata młodszego, żebyśmy na przykład w trójkę chodzili na mecze, no bo to jednak wtedy wiązało się z pewnymi kosztami. No i na przykład też przez to ubolewam. Nie byłem na tych meczach z Manchesterem City czy Juventusem w Poznaniu, ale wracając jeszcze do tych wcześniejszych lat, no to właśnie te początki z Lechem były takie, że pamiętałem jeszcze tą starą bułgarską, to jak ludzie tutaj żyją tym Lechem. Pamiętam jeszcze tata mi za pierwsze pieniądze, za pierwszy strój piłkarski mi wtedy kupił też Lecha cały taki, to też wtedy nie był taki tani wydatek ze wszystkimi sponsorami. To był taki czas, gdzie w Lechu się często sponsorzy zmieniali. Lech bodajże miał 4 sponsorów głównych w jednym sezonie, bo to był taki czas, kiedy nie przelewało się dosyć w klubowej kasie, no ale gdzieś tam byłem takim chłopcem, że jechałem na ten stadion i już wtedy gdzieś tam różni koledzy tego mojego sąsiada mówili, że
że może ja kiedyś powinienem coś tam o tej piłce gadać, bo już wtedy jako taki mały chłopiec lubiłem mówić, który piłkarz dobrze zagrał, który źle, co jakby w tym Lechu mi pasuje, co nie, no gdzieś tam od dzieciaka mnie taka pasja na tego Lecha bardzo duża wzięła, no i nie obejrzę, nie wyobrażałem sobie, żeby nie obejrzeć jakiegoś meczu Lecha nawet wyjazdowego, to było jak miałem 6 lat, potem nie wiem, lata powiedzmy 2013, 2016, mam wrażenie, że tym Lechem żyłem trochę mniej. To jest taki czas, gdzie mam trochę takiej pustki, no bo wiadomo, jako młody człowiek poszukiwałem dużo rzeczy. No No. tak, Gdzieś tam oczywiście, że tak. Rzeczami się interesowałem, ale ten staż jest jak najbardziej duży. I też lubię, jeśli chodzi o tego Lecha Poznań, takie coś, bo ja w Poznaniu mam bardzo dużo znajomych z zagranicy, którzy tutaj Okej. przyjeżdżają, bo często się lubię spotykać z Włochami, z Hiszpanami, z Białorusinami, gdzieś tam mam takie towarzystwo międzynarodowe i to jest taki mega vibe, jak się im opowiada o tym Lechu Poznań i oni gdzieś tam są tacy zafascynowani tymi historiami, co tutaj się działo w tym mieście, zwłaszcza jak im opowiadam na przykład o tej przygodzie w europejskich pucharach, która była w tym sezonie 2009-2010, jak tak naprawdę wtedy kupiłem sobie, pamiętam, wydanie przeglądu sportowego. Lech dostał w grupie Salzburg, City, Juventus. Ten Salzburg nie był taki jak dzisiaj, ale też Ale w nadal, miarę nie? mocny. I tak naprawdę media się zastanawiały, czy Lech zdobędzie jakikolwiek punkt wtedy w tej grupie. Pamiętam, można było nawet głosować w tej takiej sondzie internetowej. A tu nagle, bo Lech, pamiętam, wtedy nie miał super sytuacji. W lidze też było, pewne rzeczy były Zmiana do... trenera była w Tak, trakcie przecież, nie. nie? Wtedy jeszcze był trenerem Jacek Zieliński, pamiętam, tylko Ale w trakcie Lech sezonu nie mi mógł chodzi, sobie... nie? Tak, Była Lech nie zmiana. mógł sobie poradzić z odejściem Roberta Lewandowskiego. I to pamiętam, tracąc takiego napastnika, tu przychodził Artur Wichniarek, Joel Cibamba i gdzieś tam tych oczekiwań nie spełnili, no, byli słabymi napastnikami. Czy Bamba to najlepsze, to miał ten chyba filmik na YouTubie, co tam Mateusz Borek, Jak jego Mateusz nazwisko. Borek, jak Tak. do tej piosenki Chihuahua, takiej Chihuahua, słynnej, właśnie czy jego Bamba tam nazwisko. było, To pamiętam. było właśnie z tego meczu z Manchesterem City, ale ten Chibamba notabene strzelił gola temu Manchesterowi City tam na, nie wiem, czy to był Etihad Stadium, czy inny wtedy, ale pamiętam, wtedy okrasił ten występ golem. Ale co do tej przygody, no to pamiętam, oglądam wtedy ten mecz Lecha z Juventusem. A I też go nagle, oglądałem, pamiętam. tak, nagle byłem taki pełen szoku, patrzę, co tu się dzieje? 10 bodajże minuta, 2-0 dla tego Lecha, który ma problemy w lidze. No co jest grane tutaj? Potem pamiętam gdzieś tam Czar Prys, te gole na 2-2. Del Piero strzelił taką bramkę na 3-2, że się wydawało, że się nie da strzelić lepszej, a po A tym chwilę to Rudnes, jeszcze no. składuje jeszcze lepszą. To był ogólnie taki fajny czas w Lechu Poznań. Mam wrażenie, jeden z lepszych, które się tak wspomina. Jakbym miał wskazać, którego Lecha pamiętam jako takiego najlepszego, jeśli chodzi o skład, o emocje, które przeżywałem z klubem i tak dalej, to właśnie tamtego Lecha bym wskazał, bo to był dobry czas. To była, pamiętam, feta gdzieś tam na rynku po mistrzostwie zdobytym po 17 latach. Pamiętam, pojechałem tam wtedy z rodzicami, wiadomo, gdzieś tam jak na fecie mistrzowskiej. Dużo ludzi, wiadomo, w jakim stanie gdzieś tam było na tym powiedzmy Radości, w starym stanie rynku. radości. Brat mój taki malutki wtedy, bardzo jeszcze taki drobniutki, bo on dopiero potem tak wystrzelił, to gdzieś tam tłum zaczął gdzieś tam przygniatać. Mama się tak tym wszystkim, pamiętam, zdenerwowała, złapała Nic dziwnego, taki nie? lęk, ale ten wypełniony rynek wyglądał naprawdę niesamowicie. Potem ta przygoda w europejskich pucharach, przy okazji meczu z Salzburgiem, stadion otwierano nowy wtedy, w pełni Tak, już tak. ukończony, jeszcze przed Euro 2000. Tuż pod Euro. 12, więc mam wrażenie, że to był taki najlepszy czas, który przeżyliśmy z tym Lechem Poznań, no i dzisiaj jest trochę też głośno o Liverpoolu, bo zwolniono, nie zwolniono, tylko Jürgen Klopp Ogłosił powiedział, że odejście. odchodzi po sezonie, Tak. no to też tak naprawdę Lech był bliski tego, żeby wtedy zmierzyć się z Liverpoolem, no bo No tak. zwolniono niepotrzebnie Jacka Zielińskiego, Bakero gdzieś tam pokonał te City, ale wiemy, że tak naprawdę zasługi za to ma poprzedni trener Jacek Zieliński, którego też Janek pozytywnie tutaj wspominał Oczywiście, legenda z u siarki. ciebie na kanale, u mnie jest podobnie, no i Lech generalnie jakby przeszedł wtedy tą bragę, a było naprawdę blisko, Blisko no było. to w kolejnej rundzie byłby Liverpool, a ta braga wtedy doszła do finału tych rozgrywek, no gdzieś Że tam ten przegrało mecz, Sporto chyba, nie? Wtedy. tak, ten mecz z Liverpoolem mam wrażenie jest taki, gdzieś tam największy mecz, do którego nie doszło tutaj w Poznaniu przy Bułgarskiej. Jeszcze wymieniłeś to Porto, to też pamiętam właśnie, jeśli chodzi o Porto, że Lech przed tym meczem z Bragą, to gdzieś tam był to, w portugalskie media też pisały, żeby uważać na tego Lecha, bo Lech wtedy miał takie koszulki w biało-niebieskie pasy, pamiętam. A, Jeszcze sam pamiętam ten je, Liverpool tak. sponsor i wtedy gdzieś tam
te media pisały, żeby uważać na tego Lecha, bo to jest tak naprawdę klub ukryty za FC Porto gdzieś tam. A to mieli wyobraźnię, ale ja ten pamiętam bardzo dobrze właśnie ten sezon Lecha i to jest chyba taki sezon, który mógł najwięcej fanów gdzieś naszego pokolenia utwierdzić w tym Lechu właśnie, że zaczynali tak jak ty właśnie jako dzieciaczki, chodzili z rodzicami i tak dalej, ale no wiadomo, że coś nas musi pociągnąć. No to był właśnie Lewandowski, który strzelał i później jakby fajny sukces też odniósł i później te przygody w europejskich pucharach, których było więcej niż jedna, także generalnie Lech miał te wzloty tak naprawdę, za których mogliście się zahaczyć jako kibice. Natasza, to teraz spróbujemy tutaj zchallenge'ować autora tego kanału. Dasz radę wymienić skład Lecha z tamtego okresu czy ciężary? O Jezu, no spróbujmy, ale ja z polskiej piłki jestem beznadziejny. No ale dobra, czekaj, w bramce to chyba, czy Buric, czy Kotorowski tam był jeszcze? Różnie to bywało, ale generalnie. No ale no, powiedzmy, że Buric, no stał, dobra. Gdzieś tam Wojtkowiak był na lewej albo prawej. Na prawej, tak? Wojtkowiak, tak. Kikut grał wtedy? Kikut też wtedy się przewijał. O Jezu, środek obrony, nie pamiętam. Wiem, że czekaj, powiem kogo pamiętam, na pewno był Kriwiec. Kriwiec był na 100%, Rudnews na ataku. O Jezu, ale dziury, kto tam był na środku? Możdzeń to nie Iniacz był na defensywne? Dima Iniacz też. Dima Iniacz był? Manchester City. Kto tam na środku obrony był? Polacy byli na środku? Bo no wiesz co, to był najlepszy środek w Lechu Poznań obrony, jaki pamiętam kiedykolwiek. Już mam wrażenie, Bosacki że... tam był chyba? Tak? Tak, był Bartek Bosacki. I nie przypomnę sobie partnera, jakbyś mógł powiedzieć. Arboleda. A Jezu, tak, przecież Arboleda strzelił tą bramkę tak. Główką, to się odbiła, ktoś tam wygłówkował, odbiło mu się od głowy i City przyszedł, tak, no tak. A w ogóle dzięki Arboledzie też Lech tam wszedł, bo z Dniepropetrowsk też wtedy Arboleda. Tak, no tak, Jezu, oczywiście, że Manuel Arboleda był. Skrzydeł nie pamiętam, a czekaj, nie, tak, bo Peszko grał na skrzydle na pewno jednym, bo tam jest zdjęcie z Krasiciem, tak. Pamiętam. I kto na drugim skrzydle mógł grać? A Stylicz był wtedy jeszcze? Tak, był Stylicz. Stylicz był jeszcze i na skrzydle ktoś jeszcze. Już Krzysztof wymieniłeś na drugim skrzydle. A on grał na skrzydle? On był też taki środkowy w sumie, nie? Tak. No, tylko więc w sumie większość... Coś tam pamiętam, no. Tak, większość wymieniłeś tego składu, no to widzisz, no to był taki Lech. Zapamiętam, właśnie wszyscy zapamiętali. Lecha, a gdzieś tam to śledziłeś wszystko i po latach ten skład pamiętasz, no to też gdzieś tam świadczy dużo... Dużo o tym, jaka to jest drużyna, tak testują cię, bo teraz ten sposób, no to jest taki Lech, można powiedzieć, punkt odniesienia do tego, co jest, jak gdzieś tam oceniamy teraz ten zespół. Nie? No ja tą bramkę Rudnewsa na 3-3 z Juventus, Jezu, to ja to dzisiaj mam ciarki, jak to oglądam. Jeszcze wtedy reakcję Romana Kołtonia, który z Mateuszem Borkiem chyba to komentowali. Nie, to było super, to są takie dla kibica, niezależnie komu się kibicuje. Polska piłka wtedy, pamiętajmy, nie była w najlepszym stanie, teraz to mamy... napęczki, czy to w Serie A twoim ukochanym, czy Lewandowskiego w Barcelonie, Bayernie, czy nawet Premier League grają nasi piłkarze, a wtedy to tak było, trójka z Borussii dopiero zaczynała, tacy byliśmy w sumie po Euro 2008, na Mistrzostwa Świata nie pojechaliśmy i tak było biednie w tej piłce naszej, nie? No i każdy taki pojedynczy moment wtedy cieszył. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, ale to tak jak mówisz, że ty żyjesz tym klubem i ja w Poznaniu bywałem często, w sumie jutro też będę swoją drogą, no ale wiem, że Poznań żyje Lechem i jakbyś mógł nam przybliżyć jak najmocniej tę atmosferę właśnie, bo jak jest mecz Lecha w Poznaniu, to wszyscy wiedzą, że jest mecz Lecha. No i jak ty chłoniesz tę atmosferę podczas, czy to dnia meczowego, czy nie meczowego, w różnych, bo wiesz, są dobre momenty, są złe momenty, ale zawsze kibice są na Lechu. Wiesz co, no to widać generalnie w wielu sytuacjach, jak gdzieś tam chodzisz spacerować po tym Poznaniu, nie wiem, był ten mecz z Fiorentiną, no to był taki, mam wrażenie, moment, gdzie najwięcej ludzie żyli tym Lechem. Wtedy Lech szybko zrobił ten sold out, ale mam wrażenie, że gdyby stadion miał 70 tysięcy, to też by został wypełniony. Na pewno, na pewno. Takie było zainteresowanie. Tutaj na tego Lecha przyjeżdżali, wiem, ludzie, kibice Śląska, Wrocław i innych klubów, by po prostu zobaczyć taki dobry mecz. Tutaj może przytyk trochę w kierunku właścicieli, że nie zrobili na przykład takiego pierwszeństwa dla tych ludzi, którzy mają karnet albo którzy chociaż raz byli, no ale wie, też Lechowi zależało na jak najszybszym soldaucie, żeby też się pochwalić, ale widzę to, że miasto tym żyje, chociażby w dniu takiego meczu jak wtedy z Fiorentiną, jadę sobie gdzieś komunikacją miejską, a motorniczy gdzieś tam wywiesza szalik Lecha na przedniej szybie tramwaju na przykład. No i to jest super. Widać,
widać wiele takich gestów pokazujących, że Poznań żyje tym Lechem. Nie wiem, byłem na przykład kiedyś, to było jak Lech jeszcze był w słabszej formie, pamiętam, za Dariusza Żurawia, ten słaby sezon, gdzie 11 miejsce zajął, to było po sezonie, wydawałoby się, że taka atmosfera wielka gdzieś tam smuta, nie? klubowa, Takie. pub taki pod filarem, gdzie młodzież się spotyka w weekendy, gdzieś tam pije bardzo dużo alkoholu, czasami tam dochodzi do takich sytuacji, do jakich nie powinno dochodzić. Teraz młodzież z Poznania to taka niezbyt sławna jest, nie? Byłem tam w jeden weekend właśnie na jakimś piwku, wtedy pamiętam, pod tym filarem i tak patrzę, siedzi tam jakiś taki totalnie nawalony koleś i zaczyna śpiewać Ja kocham Lecha w rytm Franka Sinatry, I love you baby, tak jak Czesław Michniewicz na tym pamiętnym filmiku, kiedy z właścicielem ówczesnym klubu Radkiem Majszakiem wracali z wygranego finału Pucharu Polski w 2004 roku z Warszawy, kiedy mam wrażenie, że udało się odnieść ten największy sukces w historii Lecha Poznań. Ja się nie boję tego słowa, bo merytorycznie były lepsze momenty dla tego Lecha, ale wtedy ten puchar to była zdecydowanie najbardziej romantyczna historia, mimo tego, że Czesław Michniewicz jest odbierany w różnych miastach, różnie, jak jest tak naprawdę, ale jakkolwiek nie ma o nim opinii, to jest takie jedno miejsce w Polsce, gdzie ludzie zawsze stoją za nim murem, gdzie jest traktowany jako swój, gdzie nawet nie miało znaczenia to, że poszedł potem i był trenerem Legii, to jest Lech Poznań. On po prostu tutaj tym pucharem zdobytym w 2004 roku kupił sobie pewną nieśmiertelność i po prostu dla każdego Czesław jest taką postacią, którą należy cenić za to, co się zrobiło z tamtym Lechem. No i jeszcze wracając do takich sytuacji, które gdzieś tam pokazują, jak Poznań tym Lechem żyje, no to też pamiętam na początku tego sezonu, jak jeszcze te eliminacje do europejskich parów, Lech zaczął całkiem przyzwoicie, bo to już nie pamiętam, czy to było przy okazji tego meczu z Żalgirisem Kowno, czy tak, to był chyba ten Żalgiris Kowno, jak się udało wygrać, to wtedy pamiętam, idę, bo to było jeszcze lato, z mojego bloku gdzieś tam na przyjaźni, coś, idę do jakiejś piekarni, do czego mniejsza o to, widzę jakichś dwóch facetów, gada sobie tak dosyć głośno na ulicy, takich starszych panów emerytów po 70 i myślę sobie, no o czym mogą gadać, gadają pewnie o tym Kaczyńskim, o tym Tusku, o też jakichś polityce, politycznych rzeczach, bo to często słyszysz takie ten, a ten jeden dziadek mówi do drugiego, kurczę, ten Van den Brom to jest jednak dobry i ja w niego wierzę, nie? No i gdzieś tam zaczęli ale to sobie, super właśnie, nie? Zaczęli sobie rozmawiać na temat tego Lecha Poznań. No są takie sytuacje, ja to czasami piszę na Twitterze, ludzie się trochę z tego śmieją, ale też nie czują tego poznańskiego klimatu, że nie wiem, czytam sobie książkę w parku, a nagle gdzieś tam słyszę, bo wtedy, o, to był punkt wspólny, bo to było po meczu z Pogonią Szczecin, nie pamiętam, pamiętasz chyba, co Barry tego karnego sprokurował na meczu w Szczecinie w zeszłym sezonie. No pamiętam, no. Taki No, był no mecz. Pamiętam. No i potem pamiętam po tym meczu, siedzę sobie, to było chyba 2 dni po tym meczu, siedzę sobie na ławce w parku, czytam sobie książkę, też na moim osiedlu, idzie jakaś taka ekipa 3 chłopaków, jedna dziewczyna i ten jeden chłopak tam mówi, kurwa, ci powiem, ten Barry Douglas to już jest tylko atmosferowicz tej drużyny. No, słychać cały czas jakieś takie akcenty, że Poznań tym... Ale co, skłamał chłop, jak nie skłamał? No się skłamał. Tak, no. Wielokrotnie jadę tramwajem, słyszę rozmowy młodych chłopaków o tym Lechu Poznań. No tutaj widać, że tym klubem się żyje, że to miasto tym Lechem oddycha, że nawet wiem, że trochę mnie teraz część osób zaatakuje, ale mam wrażenie, że nawet w Warszawie czegoś takiego nie ma, bo kibice Legii Warszawa też mam wrażenie, że są wspaniali pod wieloma względami. Uważam, że jeśli chodzi o doping, on wygląda nawet na Legii lepiej niż w Poznaniu, bo co mi się na Legii podoba... No to tutaj, żeby się nie naraził za bardzo. Na meczu z Lechem, jak byłem, to było coś takiego, że oni potrafili śpiewać taką przyśpiewkę, takie proste przyśpiewki, na przykład pierwszy śpiewa jedna trybuna, a potem druga, one się tak fajnie wymieniają, a tu w Poznaniu jednak jest tak, że cały czas gdzieś tam tylko ten kocioł śpiewa. Takie, miałem wrażenie, że widać było w tej Warszawie takie większe poczucie jedności, ale tam mimo tego, że kibice Legii robią takie oprawy, taki dobry doping, robią taką jedną z lepszych atmosfer, to mam wrażenie, że w tej całej Warszawie ta Legia się trochę tak rozmywa, że gdzieś tam ta wielkość miasta też robi swoje, a Poznań mimo wszystko bardziej jest kosmopolityczne taki, chyba jest to tak, miasto dosyć niż mniejszym. Poznań. Poznań jest bardzo taki kompaktowy, wszędzie tak naprawdę jest dosyć blisko
pieszo. Ludzie żyją tutaj blisko ze sobą, w tym Poznaniu. No i to mam wrażenie też tworzy taką gdzieś tam aurę wokół tego Lecha. Teraz to jest w ogóle już trochę inna historia, bo wiadomo, kluby się zrobiły bardziej korporacjami, już trochę są oddalone od ludzi, no ale kiedyś ten Lech to rzeczywiście tak funkcjonował jak rodzina. No był taki czas właśnie za tego tria MLS na przestrzeni wieków, że tak naprawdę nikt nie wiedział, co z tym Lechem dalej będzie, że jakie tu były finanse. No to Lech tak naprawdę był takim inicjatorem wielu inicjatyw, które potem były wykorzystywane w innych miejscach, typu Lech jako pierwszy wprowadził taki klub sponsora, czyli gdzieś tam firmy się zapisywały, mogły tego Lecha wspierać. Lech jako pierwszy otworzył swój sklep klubowy, to było w centrum handlowym Panorama, szukał pieniędzy, gdzie tylko to jest możliwe. No i generalnie mam wrażenie, że już w latach 80. Lech wytwarzał wokół siebie taką otoczkę takiego klubu napełnionego anegdotami, bo jak popatrzysz sobie na przykład, jak były finansowane Legia Warszawa, Widzew Łódź, kluby ze Śląska, Górnik, Ruch, tak dalej, no to każdy z nich miał takie wyraźne wsparcie państwa. No Legia, wiadomo, miała wsparcie gdzieś tam wojskowe. No tak, oczywiście. Widzew miał wsparcie wtedy bardzo mocne z PKP, pamiętam. Górnik i Ruch gdzieś tam miały... No, górnictwo, oczywiście. Poznań niby tam miał jakieś etaty kolejowe, ale to nie było na takiej zasadzie, żeby Lech zaczął zdobywać trofea dzięki temu i budować taką silną drużynę jak tamte kluby, a nagle gdzieś tam Poznań zawsze był taką, powiedzmy, stolicą takiego kreatywnego myślenia, kapitalizmu. No tutaj dzięki tej pracy organicznej wygrano Powstanie Wielkopolskie, no i podobnie jedyne gdzieś wygrane. Tam, tak, jedyne wygrane i potem zaczęto przy Lechu myśleć trochę, mam wrażenie, w podobny sposób, bo inni sobie radzili w taki sposób, to Poznańcy stwierdzili, kurczę, my też coś musimy zrobić. I było tutaj grono takich prywatnych przedsiębiorców, prywaciorze się na nich mówiło. Tutaj w Poznaniu no był jeden właśnie, jeden był królem jeansów, drugi królem skórzanych kurtek, różnymi rzeczami takimi handlowali. Potem jak już oni ucierpieli, jak była transformacja ustrojowa, bo to wiadomo, wszystko było łatwo dostępne, ale jak ludzie nie mieli dewiz, nie mogli chodzić do Peweksów, to chodzili do tych ich sklepów na Głogowską i to były osoby, które miały po prostu pieniędzy potąd, jak na tamte czasy. Pamiętam już świętej pamięci Luluś Henryk Zakrzewicz, no to po prostu mówił, że oni wiedzieli, że z tego nic takiego nie będą mieli, ale oni pełno swoich prywatnych pieniędzy ułożyli do tego Lecha, bo chcieli, żeby tutaj były sukcesy, żeby przeżyć z tą drużyną dobre emocje. Oni latali za drużyną do Bilbao na te słynne mecze w europejskich pucharach. No, też sobie czasami rościli pewne rzeczy do piłkarzy, no bo Lech zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski, no to pamiętam, nie pamiętam, tylko czytałem, że wtedy gdzieś tam klubowemu autobusowi nagle zawadził drogę jeden samochód, zostawił, a nagle gdzieś tam ci prywatni przedsiębiorcy wychodzą z niego i porywają Mirka Okońskiego i biorą tak, a propos podobieństw do Napoli, nie? Tak, i biorą go na imprezę gdzieś tam grubą, więc generalnie w tym Poznaniu no była taka otoczka, mam wrażenie, takiego klubu, który jest pewnym zjawiskiem społecznym. I to zjawisko społeczne jest tutaj bardzo, bardzo wrażliwe w Poznaniu. Tu kibic gdzieś tam żyje tym klubem, ale też ma bardzo duże oczekiwania. Kibic Lecha Poznań nie chce tylko trofeów, nie chce tylko wygrywać. Chce też widowiskowej piłki i poczucia, że idziemy do przodu. No i mam wrażenie, że no, gra w Lechu jednak znaczy trochę więcej niż w innych klubach pod względem presji, ale to też a propos młodych polskich piłkarzy, uważam, że dobrze jak młody piłkarz, na przykład wyróżniający się w ekstraklasie, zanim pojedzie za granicę, żeby chociaż na rok albo dwa poszedł do Lecha albo do Legii, bo tam tak naprawdę nauczy się tego, co jest ta presja, co to jest ta gra pod takim dużym napięciem. Jak on gdzieś tam przez to przejdzie, to mam wrażenie, że jako bardziej ukształtowany człowiek piłkarz wyjedzie za granicę. Ja mam też takie porównanie, jak się mówi o Lechu, to jest taki klub, który oczywiście w głowach kibiców w Polsce, nie z Wielkopolski przede wszystkim, to jest taki klub, który odnosi sukcesy, ale często potrafi cię złamać psychicznie, w cudzysłowie, bo to nie jest łatwa miłość zazwyczaj. To jest takie trochę Ferrari, bym powiedział teraz, jak się mówi w Formule 1, że piękna tradycja, super, idziemy do przodu, a zawsze coś tam nie wyjdzie. Ale właśnie bardzo dobrze tu podprowadziłeś do następnego punktu, bo mówisz, że są duże wymagania, ale są też duże aspiracje i jakbyś mógł, twoim zdaniem oczywiście,
Jaki byś uznał, za jaki byś uznał największy sukces Lecha i jakie są wasze aspiracje na przyszłość? To myślę, że największym sukcesem Lecha Poznań, tak, jeśli mam meryt, no to wiadomo, ten dublet w 82 roku, teraz mamy 40. rocznicę, trener Łazarek świętej pamięci naprawdę wykonał w Lechu kapitalną pracę, gdzieś tam wyniósł go na inny poziom, sprawił, że wreszcie Lech zaczął wygrywać trofea, a w takiej erze bardziej bieżącej, no to mam wrażenie, że największy sukces to była właśnie mimo wszystko ta tamta Liga Europy, w tamtym, o Z której wtedy tym, mówiłem, że no, to był taki też mi czas, wydaje. kiedy udało się gdzieś tam postawić bardzo silnym markom europejskim, zdobyć wcześniej Mistrzostwo Polski po tylu latach, mieć taki konkurencyjny skład, który gdzieś tam wspomina się po latach i mam wrażenie, że wtedy Wisła Kraków już trochę zaczęła pikować i Lech Tak, wtedy nie tak. wykorzystał tej swojej szansy. To był ten czas, kiedy Lech mógł zostać tym polskim hegemonem. Trzeba było przyjąć tę pałeczkę wtedy, nie? Tak, i tak jak mówiłem, że po prostu marzy mi się najbardziej o tym, żeby ten Lech kiedyś zdobył 5 na 6 możliwych mistrzostw. Miał takie coś jak Legia czy Wisła, to czegoś takiego nie było. Teraz mam wrażenie, że może być trudniej o coś takiego, bo mimo wszystko ta ekstraklasa staje się bardziej konkurencyjna. Nie spłaszczyła się ta tabela, ta liga nie? Wbrew pozorom uważam, często ją krytykujemy, ale oglądając nie tylko Lecha, mam wrażenie, że ta liga mimo wszystko idzie do przodu. Jednak patrząc Idzie, na to, idzie. jacy piłkarze tu przychodzą, jacy z niej odchodzą, jakie tutaj są tworzone akademie, bo naprawdę to Centrum Badawczo-Rozwojowe Lecha wygląda efektownie, więc możemy gdzieś tam przeoczyć na tą naszą piłkę, ale idzie ona do przodu. I mam wrażenie, że dzisiaj gdzieś tam będziemy w takiej rzeczywistości, że ciężko będzie jakiemuś klubowi tak zdominować tę ligę na lata, tak jak zrobiła to Legia czy Wisła Kraków, że tutaj będzie gdzieś tam wyrównana walka o te najwyższe cele. No i jeśli miałbym jeszcze dać takie marzenie, które gdzieś tam mam przy tym Lechu, no to Liga zawsze, Mistrzów. zawsze chciałem tu bardzo hymn Ligi Mistrzów usłyszeć. No. To Tak. gdzieś tam w Warszawie mogli to przeżyć, dzisiaj jest ciężko. No szkoda, że wtedy po tym mistrzostwie w 2010 roku ten Rudnev przyszedł tak późno, no bo byłby trochę wcześniej, no to może Tak. też wtedy ten mecz eliminacyjny ze Spartą Praga by wtedy trochę inaczej wyglądał. Wtedy pamiętam, to Sparta, z tego co wiem, nie weszła do Ligi Mistrzów, bo odpadła z MSK Żilina. To też była wtedy taka To sensacja, sensacja była bardzo duża tak, że ta wtedy. Żilina weszła do Ligi Mistrzów. Wtedy tak naprawdę patrzyliśmy, że takie kraje wchodzą już powoli do Ligi A my już Mistrzów. 20 lat tam A gdzie ta czekamy, nie? Polska tyle lat? Nie? No, bo to były wtedy te czasy, kiedy my odliczaliśmy, bo ta Legia później weszła po jakimś tam latach, ale to wtedy czekaliśmy od lat 90. tak naprawdę, od końca lat 90., żeby w ogóle wejść do tej Ligi Mistrzów. No i Lech dalej czeka w sumie w historii. Dobrze, ale tak jak już mówiłeś o wielu, wielu bardzo takich swoich bardzo przyjemnych wspomnieniach z Lecha, ale trochę chyba trzeba tutaj trochę smutku też przywołać, bo Lech jest bardzo polaryzującym klubem, jeżeli chodzi o emocje. Dysonansu poznawczego się dziwię, że jeszcze wszyscy nie macie tam w tym Poznaniu, bo tam okraść mata nie wzięła się znikąd niestety. I co cię tak najbardziej zabolało z tych wszystkich porażek, różnych kompromitacji? Czy może być coś takiego sportowego, pozasportowego? Wiesz co, zdecydowanie, jeśli mam powiedzieć, co mnie tak w moim życiu z Lechem najbardziej zabolało, to teraz to odpadnięcie ze Spartakiem Teraz? Trnawa. Ja wiem, że wcześniej Lech odpadał z gorszymi firmami, no takie jak chociażby ten Żalgiris Wilno czy Stjarna, te kompromitacje za czasów Słynne. Mariusza Rumaka, no ale wtedy też miałem takie wrażenie, że ten Lech nie był takim silnym klubem jak teraz, że dobra, tamte drużyny były słabe, każdy wiedział, że Lech jest faworytem, musi przejść, ale to nie był taki Lech, w który wpomponowano tyle pieniędzy, miano tak, były takie oczekiwania do tej drużyny i tak dalej. A teraz, po takiej przygodzie w europejskich pucharach, jaką zaliczyłem w zeszłym sezonie, kiedy bijesz szwedzkie Djurgården w 1/8 finału 5-0 w dwóch meczu, kiedy dajesz radę wyeliminować Bodo Glimt, które gdzieś tam potrafiło napsuć krwi Robie, PSV, Eindhoven i jeszcze kilku mocnym europejskim markom, prowadzisz 3-0 we Florencji nagle w tym Nawet trzecim masz w finale. tle na Twitterze przecież ten wynik 3-0, Tak, nie we Florencji. i wydaje ci się, że zaraz tak naprawdę możesz awansować, nie wiadomo jak, ale do tego Do półfinału półfinału. Tej Ligi Konferencji Europy. Tak dobrze kończysz sezon ligowy, robisz wzmocnienia, wydaje się, że budujesz tego silnego Lecha w końcu, czyli coś, o czym gdzieś tam poznaniacy marzą, bo mam wrażenie, że największe marzenie tych wszystkich kibiców Lecha Poznań jest ten silny Lech na przestrzeni lat, że o tym się mówi tak naprawdę
od początku, od kiedy Lech wszedł na tą zwycięską ścieżkę, wiadomo, potem może trochę to zatracono w tym na początku XXI wieku ze względu na finanse, ale od początku, kiedy rodzina Rutkowskich weszła tutaj do klubu, no to każdy gdzieś tam marzy cały czas o tym Lechu wygrywającym seryjne mistrzostwa, idącym cały czas do przodu i wtedy po tej lidze konferencji i po tym Mistrzostwie Polski można było mieć wrażenie, że Lech w końcu kroczy tą drogą i że ten sezon może być taki naprawdę przełomowy, że znowu będą europejskie puchary, bo przed sezonem ten slogan często na poznańskim Twitterze spotykany, mistrz i grupa, no gdzieś tam każdy tak no, mówił o takich celach na ten sezon, a tu nagle odpadasz z tą Trnawą i gdzieś tam to wszystko legło w gruzach, znowu musisz gdzieś tam wstawać do tej brudnej, ponurej rzeczywistości. Ja przyznam szczerze z takiej perspektywy dziennikarskiej, że kibice wiem, że to trochę inaczej na to spoglądają, ale dla mnie, szczerze powiedziawszy, jako dziennikarza, dla mnie ta Liga Konferencji Europy to był najlepszy czas, jaki przeżyłem w życiu tak kibicowsko, bo to jest czas bardzo, który cię rozwija, bo występujesz w zagranicznych mediach, uczysz się języków, poznajesz tych zagranicznych dziennikarzy, ten Poznań staje się taką powiedzmy stolicą tej polskiej piłki, że przyjeżdżają tu wszyscy tacy najbardziej cenieni dziennikarze w kraju, jesteś powiedzmy na językach całej Europy, to nawet jak grasz w Ekstraklasie świetnie, łapiesz serię, zdobywasz mistrzostwo i tak dalej, to masz wrażenie, że to jest powiedzmy takie dosyć zwykłe, jeśli chodzi o tą piłkę ligową, a po prostu te europejskie puchary to jest taki creme de la creme, coś na co się tak bardzo długo czeka, no i gdzieś tam brakuje mi bardzo mocno tych pucharowych czwartków teraz w tym sezonie, a jeszcze bardziej mnie to zabolało, bo gdzieś tam dużo furtek mi otworzył ten dwumecz Lecha z Fiorentiną, to u nas w Poznaniu tak to działa, będąc szczerym, jeśli chodzi o mój podcast i inne programy medialne, że jak temu Lechowi idzie źle, to programy mają zdecydowanie mniejszą oglądalność i to nie jest tak, że na przykład zamiast 2000 masz 1800, tylko z 2000 wyświetleń spada ci do 500. Wtedy tak naprawdę Poznań tak reaguje, że jak temu, bo niektórzy twierdzą, że dziennikarstwo najlepiej idzie, jak czemuś nie idzie, bo wtedy można, wiesz, napierdzielać w coś. Nie? To właśnie to, tak kłótnie na Twitterze wtedy idą najlepiej, nie? Tak, to się przyjmie jednorazowo, jak ktoś chce posłuchać, jak ktoś tam faktycznie kogoś tam kontruje, ale w perspektywie takiej długofalowej kibice chcą się od Lecha odciąć, jak jemu nie idzie. Wtedy jak Lech na przykład zaliczy taką spektakularną wtopę jak z Trnawą, albo nie wiem, chociażby te 3-0 z Jagiellonią, co było i przejście na te 3-3 potem, no te fatalne rezultaty, to kibic Lecha Poznań idzie sobie na spacer z żoną, zajmuje się psem, obejrzy sobie Ligę Hiszpańską, byle tylko nie słuchać o tym Lechu, ma po prostu dosyć i tak tutaj wygląda, no i tak naprawdę, nie wiem, europejskie puchary gwarantują takie przychody, takie zainteresowanie społeczne w Poznaniu, jak ten Poznań żyje tak tym Lechem. Ja sobie wyobraź, że jak teraz jest klubowa restauracja Master Lech Sport Bar na stadionie Lecha Poznań, to ta restauracja musiała zwolnić kilku pracowników przez to, że Lech nie wszedł do fazy grupowej europejskiego pucharu, bo ludzie przestali do pubu nagle chodzić do stadionu. No, no? Ale na tej podstawie to pokazuje wagę tego klubu, tak, nie? I to też pokazuje, jak ludzie żyją tym klubem, czym są dla nich te europejskie puchary i ile oni tak naprawdę czasu wolnego poświęcają na tego Lecha. A sobie sprawdziłem, bo Lech tak wygląda, jakby nie ta Trnawa i by wszedł teraz do tej fazy grupowej Ligi Konferencji, to by miał kulkę Henku, bo tak naprawdę Henk był teraz numer jeden w koszyku, tym trzecim, a Lech tak naprawdę miał wtedy ten numer jeden, jakby wszedł i Lech byłby w grupie z Fiorentiną. Czyli by się zdarzyli po tak krótkim czasie, więc tak jak z tymi dziennikarzami się tak wspominało, te mecze współpracowało i tak dalej, tak byśmy się mieli spotkać po tak krótkim czasie, no to jest po prostu rzecz taka nie do odżałowania w tym sezonie. No rozumiem. Na pewno teraz już parę miesięcy minęło, to już człowiek gdzieś tam bardziej powiedzmy się przyzwyczaił do tej rzeczywistości lechowej, że znowu tutaj SLOKEA jest jak jest po prostu, ale no były gdzieś tam oczekiwania duże, nie tylko co do tego sezonu, ale co do tego, że po prostu uda się zbudować w końcu tego silnego Lecha, a tego tutaj cały czas brakuje, mimo tego, że na papierze się wydaje, że wszystko jest w miarę w porządku.
No właśnie o to chodzi, że to trochę jak z piłkarzami jest, że mówisz, że się ludzie mobilizowali bardziej na europejskie puchary i tak się też mówi o piłkarzach, że jak mają grać z Fiorentiną, to jest pompka, a jak trzeba jechać i szary mecz rozegrać w Mielcu, no to tak średnio się chce i nie ma co się dziwić z drugiej No strony i ludziom. Poznań jest też właśnie taki, mam wrażenie, jak jeszcze rozmawiamy sobie o tym potencjale społecznym tutaj, no bo pamiętam taki sezon z Zadarka Żurawia, jak wtedy w Lechu była totalna przebudowa po tym niesławnym sezonie Słabym 2017-18, bardzo. nie, to było dalej, 18-19, To tak. było, a to nie były czasy covidowe wtedy, bo wtedy jeden mecz graliście chyba w Tak, eliminacjach. dobrze. Teraz niedobrze naprowadziłeś, bo się pomyliłem. Więc to był ten sezon za czasów Dariusza Żurawia, kiedy nie wyszło z Dziurdziewiczem, Nawałką, Tak, tak. te wszystkie eksperymenty, które były. I wtedy Lech trochę postawił na coś innego, postawił ściągać młodych zawodników, postawić na ofensywną piłkę i stawiać w większej mierze na wychowanków. Gdzieś tam ten model funkcjonuje do dzisiaj i to jest ta filozofia Lecha Poznań, co się zaczęło wtedy w tamtym okresie i mam wrażenie jest słuszne, ale wtedy Lech, pamiętam, tak mógł się dosyć podobać, bo wtedy pamiętam Tymek Puchacz wchodził do zespołu, potem Kuba Model gdzieś tam po apelach kibiców, ten słynny bilet dla Muchara, który był, Oj, bez kitu, ale pamiętam. wtedy pamiętam kibice Lecha byli przybici tymi ostatnimi latami, no bo to ustalmy, no to był fatalny czas dla Lecha, przegrany finał Pucharu Polski z Arką, przegrany to Mistrzostwo Polski, kiedy wygrano fazę zasadniczą, wydawało się, że Lech idzie powyższa, no kadra wtedy była słaba, jak dzisiaj popatrzysz po latach, jakich Lech miał piłkarzy, to ja się dziwię, że oni tą fazę zasadniczą wtedy wygrali, Ale to ale wtedy była taka pompka, że o, wszystkie mecze wygrywamy w lidze, w sensie tak. w tej rundzie takiej już po podziale i mamy to mistrzostwo, a tam wszystko po A prostu tam wszystko pytanie. już po prostu się posypało totalnie. Tak. No i to był trudny czas na pewno dla kibiców. Jeden z takich trudniejszych. No i potem jest ten sezon Zadarka Żurawia, wchodzi ta młodzież, wygra dosyć efektywną piłkę. No ładnie grali, no. Pamiętam, wygrywa wtedy 3 mecze z rzędu. Wystarczyło, żeby Lech wygrał 3 mecze z rzędu tylko. Już I na podjara. kolejny mecz ze Śląskiem, notabene przegrany, przyszło już 35 tysięcy kibiców. No to ja sobie pomyślałem, no wskaż mi drugi taki klub w Polsce, gdzie wygrają ci 3 mecze i robi ci się taka frekwencja, tak jak tutaj w Poznaniu. No Poznań tak działa, że masz takie wrażenie, wystarczy chwila, taka iskra, taka zapalna, że widzisz, że w tym Lechu dzieje się coś fajnego, że zaraz można przeżyć dobrą historię, to tutaj po prostu gromadzą się ludzie tłumnie na tym stadionie, ale to też jest trochę minus, że Lech nie ma takich fanów wiernych dużo, że gdzieś tam jak te wyniki robią się gorsze, robi się ten taki marazm, no to To po tej wahadło jest bardzo frekwencji, duże wahadło takie właśnie, tak, że od po tej ściany do ściany, frekwencji nie? gdzieś tam to widać, że no pamiętam czasy, kiedy chodziło po 10 tysięcy tylko na tego Lecha, no w tej rundzie też ta frekwencja nie jest jakaś kapitalna, no ale zawsze gdzieś tam, nie wiem, czy już w każdym meczu, pamiętam, ale w większości meczów powyżej tych 15 tysięcy było w tym sezonie, no ale jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, gdzie nie wiem, Lech ma teraz trudny kalendarz bardzo na początku rundy wiosennej, o czym każdy mówi. Lech przegrywa, nie, 2 z 4 meczów, jeden remisuje. No i tak naprawdę już kibice wiedzą, że do końca sezonu już się nie ma czym emocjonować tak No już nie naprawdę. I chodzą. znowu, Jeszcze rumak na ławce to już w ogóle, już krzyżyk i będzie. znowu ta frekwencja może polecieć tak naprawdę. Więc tutaj wszystko jest takie bardzo zmienne i właśnie tej trwałości w Poznaniu bardzo mocno brakuje. Ale dobrze takie, a może ta umyta membrana w końcu się, bo widziałem, że są fundusze, może przyciągnie ludzi, bo moja siostra mieszkała, właśnie się wyprowadza ze swoim mężem, się wyprowadzają z Poznania, taka anegdota moja rodzinna. I oni się nie interesują w ogóle piłką, oni właśnie są z Pomorza Zachodniego, tam byli typowo przyjezdni. I moja siostra kompletnie nie ogarniała, ale wiedziała, że ta membrana jest uwalona jak święta ziemia i w końcu ją Teraz umyją. śnieg jeszcze jak spadł, to tak jeszcze bardziej się to uwidoczniło, pamiętam. No, także może jak umyją membrany, to ludzie też przyjdą na stadion, ale dobrze właśnie, bo wspomniałeś o tych wychowankach. I ostatni punkt programu tutaj to jest gadanie o wychowankach tych top 3, ale chciałbym może o Lechu, bo mamy do czynienia ze specyficznym klubem w dobrym słowa tego znaczeniu na mapie Polski, bo Lech tak naprawdę to jest, no nie boję mi się tego powiedzieć, najlepsza akademia w Polsce, najbardziej dochodowa akademia w Polsce i możemy porozmawiać o tych, możesz wymienić swoje top 3 wychowanków albo więcej, ale żebyśmy porozmawiali tak trochę szerzej, jak ty widzisz tą akademię i czy uważasz, że to jest dobra droga poznańskiego Lecha?
Znaczy, podoba mi się na pewno podejście, jakie ma ta akademia, czyli gdzieś tam od najmłodszych lat, gdzieś tam nie ma takiego dużego parcia na wynik, tylko jest, powiedzmy, cały czas gra w tym systemie 4-3-3, cały czas na to posiadanie piłki. Barcelona, Holandia, Tak, nie? na to, żeby cały czas być tą drużyną inicjującą i Lech tak naprawdę, mam wrażenie, że od tego czasu, jak odszedł tutaj Adam Nawałka, postawił twardo na tą filozofię, na tą rozwoju, że Lech po prostu musi grać ofensywnie, musi być ta czwórka w obronie, musi być cały czas ta strona inicjująca i mam wrażenie, że to jest dobre, bo to rozwija klub w dłuższej perspektywie, za tym idzie też akademia. I to tożsamość się rodzi klubu, to tak, też jest bardzo ja ważne. Ja się też bałem trochę tego, bo miałem wrażenie, że w jakimś czasie to źródełko wyschło, bo tak Lech sprzedał Kubę Kamińskiego do VfL Wolfsburg. Wiadomo było, że Filip Marfiński długo zawodził, teraz ma sezon akurat lepszy, ostatnio trochę zgasł, ale trochę się podniósł. No i tak myślałem, co będzie po nich, no bo gdzieś tam o tych kolejnych nazwiskach nie było słychać, no ale teraz widzę, że jednak w tych młodych rocznikach też jest sporo piłkarzy, na których warto rzucić okiem. Teraz na przykład Kornel Lisman, skrzydłowy, sprowadzony ze Szczecina, notabene nie Pogoni, ale innego klubu teraz z zeszłego lata. Widzę, że naprawdę ma duży luz w dribblingu. Rocznik 2006 i w sparingu z Mariborem wyglądał bardzo dobrze. No jest kilku ciekawych piłkarzy. Słyszę na przykład różne oceny, że Jakub Antczak czy Antek Kozubal są wiodącymi postaciami w GKS Katowice i Odrze Opole w przyszłym sezonie wrócą i pewnie będą coraz bardziej istotnymi punktami tego zespołu. Gdzieś tam mam wrażenie, że też Maksymilian Dziuba działa na wyobraźnię kibiców. Widzieliśmy jego popisy w meczu z Zawiszą Bydgoszcz, no to pokazał, że taki duży ma przegląd pola, całkiem niezłe uderzenie z dystansu i może być takim graczem z takimi większymi inklinacjami na pozycję numer 10 niż Marfiński, bo Marfiński mam wrażenie jest dla mnie bardziej takim fałszywym napastnikiem, że 9,5 tak zwane. Tak, biegnie ci w pole karne, wygra pojedynek główkowy, czasem coś rozegra, zrobi jakąś wolną przestrzeń, ale nie ma tego czegoś, że weźmie ci piłę, da ci jakieś takie podanie otwierające może sytuację takim mózgiem kampową, będzie, nie? A dziesiątka musi to mieć i właśnie u Dziuby to zdecydowanie bardziej widziałem, więc mam wrażenie, że w Lechu gdzieś tam ten czas takich, powiedzmy, nie chcę teraz nikogo obrażać, ale mam wrażenie, że Kamil Jóźwiak był w Lechu na przykład hype'owany, czy Tymek Puchacz, ale oni mieli pewne deficyty w grze, bo miałem wrażenie, I to Europa zweryfikowała. Tak, Europa to zweryfikowała, że to byli piłkarze, którzy mocno bazowali na przygotowaniu fizycznym, na wybieganiu, na powiedzmy jednowymiarowi dość. Te bojowości, ale szli do tych lepszych środowisk i gdzieś tam odbijali się trochę od ściany, a teraz mam wrażenie, jak sobie śledzę tych młodych piłkarzy Lecha Poznań, że to są piłkarze tacy świadomi, z piłką przy nodze, tacy, którzy gdzieś tam mogą dać zdecydowanie więcej wyborów i tu wiem, że ta akademia idzie na pewno w dobrym kierunku i jeszcze przyniesie sporo takich nazwisk, o których usłyszymy i wcale nie będzie tak, że się sprzeda tego Marchwińskiego i gdzieś tam to źródełko wyschnie, jak myślałem, że jeszcze będzie z rok temu, czy półtora roku. No i jak mam wskazać te top 3 tej akademii, jakie pamiętam, to powiedzmy też ustalmy jakieś kryteria, jakie mam, też nie będę dawał tego ściśle tak, że oni dzisiaj są najlepszymi piłkarzami i zrobili najlepsze kariery, też patrzę może przez pryzmat tego dobra. Po pierwsze, jakie zrobili kariery w Europie, po drugie, że klub na nich zrobił, ale to każdy, ale po trzecie, co oni też dali Lechowi, bo może być tak, że ktoś się w Europie nie sprawdził, a Lechowi dał bardzo dużo. To tak, u mnie numer jeden to będzie Jakub Moder, no bo tak, widzimy, u mnie też by był. Że to jest jednak skill nieprzeciętny, ten środek Moder, Tiba, Ramirez gdzieś tam na zawsze w serduszku i, nie? I będzie się go dobrze wspominało. Moder naprawdę no, gdzieś tam nieprzeciętne boiskowe IQ, to jest taki piłkarz gdzieś tam cofnięty trochę w środku pola, ale no, mam wrażenie, że to jest taki wrodzony talent, gdzieś tam dobrze przeszedł też przez te wszystkie szczeble Akademii Lecha Poznań, przez wypożyczenie do pierwszej ligi, czego u Marfińskiego też zabrakło. No i to jest taki piłkarz, który jeśli będzie zdrowy, to będzie, mam wrażenie, taką gdzieś kimś takim, kogo będzie można zaprezentować. O, to jest ten chłopak z tej Akademii Lecha Poznań, my go wyszkoliliśmy, niech świat taka to duma, nie? Tak, i gdzieś tam będzie taką wystawiony na taką wystawę, jako ten modelowy przykład tego Lecha. Dwójka to jest dla mnie Karol Linetty. To trochę Karol, no tak, w sumie, to legenda. Trochę wzbudzi kontrowersje, Seria A polska. Ale mam wrażenie, że Karol Linetty mimo wszystko pokazał na przestrzeni lat, że jest w stanie się utrzymać w takiej lidze jak Serie A przez lata. Okay.
W średniakach, ale zawsze, nie? Na początku może był graczem o trochę innej charakterystyce i mam wrażenie, że kibice Lecha myślą, że cały czas taki jest, czyli taki gracz gdzieś tam bardziej kreator w środku pola, który coś sobie zrobi, poszło jakieś kluczowe podanie. Dzisiaj Karol Inetti się zmienił, poziom Serie A też w ogóle poszedł do góry, bo no na przestrzeni ostatnich lat tylko Premier League zaliczyła skok takiej intensywności jak w lidze włoskiej i widać, że to też trochę przygniotło Linettego. On w Torino był pogubiony i gdzieś tam wydawało się, że ta kariera będzie na dużym zakręcie, a nagle Ivan Juric zrobił z niego taką typową szóstkę, defensywnego pomocnika. Jest ustawiony niżej i szczerze ten Linetti w tym Torino na tej szóstce wygląda bardzo dobrze. Dobrze czyta grę, z wyprowadzeniem piłki jest u niego dobrze, wiadomo, gra do najbliższego tak jak powinna grać szóstka, jest intensywny, w pressingu pracuje dobrze, więc tutaj do Linettego nie ma zastrzeżeń. Wiadomo, to jest piłkarz bardzo mocno hejtowany, ale mam wrażenie, że jak dostał za Santosza szansę w tym meczu z Albanią u nas i jak grał jako ta szóstka, to też mu szło całkiem nieźle na tej pozycji. Mam wrażenie, że Linettego, mało osób o tym mówi, ale to jest piłkarz, którego już teraz należy rozpatrywać jako takiego typowego defensywnego pomocnika, taki grający powiedzmy w stylu Bartosza Slisza dzisiaj, okay, rozumiem. A nie takiego jak kiedyś, to dwójka to jest Karol Linetti przez to, jak na przestrzeni lat utrzymał się w Serie A i jak się też dostosował do nowej roli, bo to mimo wszystko też wymagało no od i niego to sporo dużo, Lechowi też, nie? Dużo pracy, tak, i w Turynie on jest naprawdę ceniony, jak rozmawiam z dziennikarzami, a trzeci piłkarz to wiem, że gdzieś tam są trochę zastrzeżenia co do tego, jak sobie poradził w Europie, ale Lechowi dał bardzo dużo i gdzieś tam kibice cały czas wzdychają na jego powrót, to jest Dawid Kownacki, bo mam wrażenie, że Dawid Kownacki to jest postać uwielbiana tutaj w Poznaniu, przez to, że zdobył tutaj dwa Mistrzostwa Polski z Lechem Poznań, to jak wyglądał ten jego powrót, bo tak naprawdę Maciej Skorża wskrzesił go do żywych i potem poszedł do tej Fortuny Düsseldorf i robił furorę w tej drugiej Bundeslidze. Widzieliśmy, że chciał jeszcze spróbować raz w tej Bundeslidze, zobaczyć jak to będzie, bo nie ten poziom chyba jeszcze, jednak. Nie? Ja mu się szczerze nie dziwię, bo ja poszło mu dobrze w Lechu, w drugiej Bundeslidze robił takie liczby, że gdzieś tam mógł uwierzyć w siebie, że jeszcze może spróbować. Dzisiaj widzimy, że to jest najprawdopodobniej gracz, dla którego to jest za wysoki poziom. To jest piłkarz, który powinien grać albo w jakiejś drugiej lidze, albo wrócić do tego Lecha, budować tu jakąś taką swoją legendę i mam wrażenie, że to jest piłkarz, który niedługo powinien wrócić do Kojorza, że on tu się czuje dobrze w tym miejscu i kibice gdzieś tam też dają mu taką swoją miłość i też mu bardzo dużo, dużo daje. No i Dawid Kownacki jest też, mam wrażenie, wychowankiem, który jest najmocniej zżyty z tym Lechem. Jak byłem na tej kawie u trenera Rumaka, to mi dał taką zagadkę. Zgadnij, który z tych, bo tam wisiały w gabinecie prezesa Lecha Poznań koszulki różnych wychowanków w tych zagranicznych klubach, w pierwszych klubach, do których odchodzili z Lecha. I trener Rumak do mnie mówi, no to zgadnij, który z tych wychowanków jako pierwszy do mnie dzwonił i kiedy? A ja tak próbuję, nie trafiłem, a ten Rumak do mnie mówi, no to to EPM. 7 minut po tym, jak ogłoszono, dzwonił do mnie Dawid Kownacki, gratuluję. To jest jednak cały czas taki Lechita z krwi i kości, nawet Wojtek Tabiszewski z działu sportu mówi, że on kiedyś do tego Lecha wróci i będzie tutaj kapitanem. No mam wrażenie, że gdzieś tam ta zagraniczna przygoda poszła trochę nie tak, jak należy. Potencjał teraz się wydawało trochę większy chyba Dawid miał, nie? W sensie to był takim złotym dzieckiem w pewnym momencie, pamiętam. Tak. Bo ja pamiętam w ogóle, bo Dawid też jest w naszym wieku, to jest rocznik 97. No. Jak wchodził do Lecha i strzelał bramki, to ja pamiętam w trzeciej gimnazjum jeszcze wtedy byłem. Nie? To było tak, że... wchodził do tego Lecha, nie? I on wtedy paradoksalnie ten sam początek miał lepszy niż tą dalszą trochę przygodę, nie? W sensie, tak, że tam... potem z różnych względów ta kariera się nie potoczyła. Ja słyszałem, że Soduwa tam była, że było trochę Soduwy, jak przyszły te oferty. Ale Dawid ostatnio wrócił do Poznania, jak już była ta druga przygoda z Lechem Poznań, też już założył rodzinę, też już mam... Dojrzały facet już, nie? To się zmienił dosyć mentalnie, że już ta głowa jest jednak inna niż wtedy, kiedy wchodził do Lecha Poznań. I to już jest ten czas, żeby on po prostu niedługo wracał do klubu i budował tu swoją rolę. Tym bardziej, że to jest piłkarz, który może obskoczyć kilka pozycji, to nie jest taki klasyczny napastnik, może zagrać dobrze na skrzydle jako napastnik i na pewno to jest piłkarz, który jeśli pojawi się taka opcja, żeby trafił do Lecha Poznań, to gdzieś tam Lech będzie robił pewne kroki, żeby go tutaj jeszcze sprowadzić. Dobrze, Radku, z tobą się bardzo miło rozmawia, ale zmierzamy do końca. Oczywiście tak jak w przypadku Janka, proszę cię, abyś postarał się mnie przekonać, jestem bardzo łatwy do przekonania,
Co by mogło mnie, ale nie tylko mnie, jak rozmawiasz sobie na przykład ze swoimi tam kolegami czy tam właśnie znajomymi z zagranicy, co im mówisz, dlaczego warto iść na Lecha, dlaczego warto przyjść na stadion, dlaczego warto poczuć tę atmosferę, co im mówisz, co byś mi powiedział? Wiesz co, wystarczy, że sobie popatrzysz teraz w kalendarz, terminarz PKO BP Ekstraklasy, dwie kolejki przed końcem sezonu, mecz Lech Poznań, Legia Warszawa, tutaj w Poznaniu. Poznaniu, No to jest oj, mecz, to który będzie może się działo. decydować o mistrzostwie Polski. A może o niczym nie decydować tak naprawdę też Albo polskiej może o ekstraklasie, niczym nie? nie decydować, ale będzie to mecz dużego napięcia. Patrzyliśmy przed sezonem na ten terminarz, Lech i Legia, największy faworyci do mistrzostwa, mierzą się dwie kolejki przed końcem tu w Poznaniu. No naprawdę bardzo Już gorące. grzałka, nie? Już grzałka. Tak, naprawdę bardzo gorący terminarz. Jeśli chodzi o to, tak, na pewno nie polecam Gientej, nie jest taka Naprawdę? jak, Nie? Mówisz, że nie nie jest dobra? taka jak Janek opowiadał, Rusinek na siarce, ale to na każdym klubie, który ma zadaszony stadion, tak to wygląda, bo są takie przepisy, że nie może być takiego normalnego grilla na tych stadionach. Tak, bo Takie, są to że te takie różne, kiełbasy są sztuczne. bardziej z wody, więc jak chcesz zjeść dobrą kiełbasę, to bardziej na meczu Warty Poznań w Grodzisku, bo tam robią dobrą, no ale mam wrażenie, że wszystko inne na Lechu gdzieś tam jest dobre. Właśnie wartość, jak mam tobie coś polecić, jeśli chodzi o tego Lecha, wiadomo, nie mówić, z jakiego miasta jesteś wtedy, A to tak, ale wiadomo. przejechać się z dworca tramwajem na stadion tak 1,5 godziny przed meczem, Tak. i jechać tym tramwajem Bez pełnym żadnych znaków, kibiców. nie? Skąd Tak, jestem gdzieś tam akurat. słyszeć ten doping, to jak gdzieś tam ci mieszkańcy jadą na ten mecz Lecha, no to jest takie przeżycie gdzieś tam nie do opisania. No to nie, jedziesz tym tramwajem, ludzie gdzieś tam uderzają w te okna, czynszą tym tramwajem, No to. śpiewy się, To samo w śpiewy się Szczecinie gdzieś. mamy, nie? Też jak jadą, to się cały trzęsie ten tramwaj, wykoleje się zaraz czy nie, ale jadą i śpiewają właśnie, to jest piękne, nie? No, tak, to jest na pewno ładna lokomotywa pod stadionem, żeby zobaczyć. No i przede wszystkim ludzie, no mam wrażenie, że tak powiem niezgromnie, jak przyjedziesz, to się spotkamy i gdzieś tam może to Oczywiście, nas przekona, żeby jechać do będzie Poznania. vlog z tego wszystkiego. No przekonałeś mnie, Radku, no nie dam się ukryć. Mówiłem, jestem bardzo prosty Na do ten mecz z przekonania. Legią? Postaram się. Jak coś, to oczywiście będziemy w kontakcie. Ja do Poznania daleko nie mam. Pociągi są na szczęście trochę bliższe niż do Tarnobrzega, przepraszam. No tutaj do Poznania to jest bardzo blisko. Mówię, nawet jutro zawitam, ale w sprawach prywatnych i sezon jeszcze nie. Na razie Lech Belek, tak jak wiemy, jak pół Już ekstraklasy. wracają. Już wracają To już powoli, nie? poznamy będą, tak. No już niedługo liga startuje, także dziękuję ci bardzo serdecznie, zmierzając do końca, za to, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cudowna to była rozmowa, tyle anegdot, co o Lechu to w życiu nie usłyszeli pewnie moi widzowie, także bardzo dziękuję. Wielka Encyklopedia, Radek Laudański był moim gościem. To ja dziękuję i życzę wszystkim widzom wszystkiego dobrego w nowym roku. Dokładnie, ja również przyłączam się do życzeń, a my się widzimy następnym razem, no i oczywiście będzie kontynuacja już z Poznania. Także dobrego dnia Wam życzymy, dobrej nocy, cokolwiek, kiedy to oglądacie i na razie.